Panie Krzysztofie, dzisiejszy temat to ochrona własności intelektualnej. O czym dzisiaj od Pana dowiemy? Będziemy rozmawiać dosyć szeroko o ochronie własności intelektualnej, czyli jak chronić, w jaki sposób, że tak powiem, nie dać się zajechać kosztom, na co przede wszystkim zwracać uwagę, no i pokrótce o formach ochrony. Świetnie. Wybiła 17, w takim razie oddaję Panu głos. Życzę przyjemnego webinaru i pozostaję z Wami. No tak, może pokrótce przedstawię się jeszcze raz. Nazywam się Krzysztof Pupa, jestem aplikantem rzecznikowskim, pracownikiem kancelarii GWW, kancelarii prawnej jednej z wiodących firm prawniczych w Polsce, gdzie na co dzień zajmuję się wszelkiego rodzaju własnością intelektualną, a zwłaszcza i głównie związanej ze zgłoszeniami patentowymi. W dzisiejszym spotkaniu chcemy skupić się tutaj głównie na podstawowych zagadnieniach i formie ochrony. Chciałbym wykazać to, w jaki sposób uzyskać ochronę, w jaki sposób ją maksymalizować, jakie są alternatywy dla tej ochrony. A także chciałem poruszyć kwestie związane z zarówno procedurami dokonywania zgłoszeń krajowych, regionalnych, międzynarodowych. I tak zaczynając, także tak powiem z grubej rury, patent, czyli obiekt westchnienia każdego wynalazcy, jest to, że tak powiem, potwierdzający nasze prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku, obowiązują przez określony czas, a jednocześnie pozwalające nam na jego komercjalizację. Jeżeli chodzi o ochronę patentową, gwarantują ją przepisy, ustawy, konwencje międzynarodowe. Polskim zbiorem takich przepisów jest ustawa Prawo własności przemysłowej. Jeżeli chodzi o ochronę patentową, patent to najsilniejsza, najszersza forma ochrony patentowej. Cechują ją, jest to tak zwane prawo wyłączne. Każdy wie, co to znaczy mieć do czegoś prawo. Mieć do czegoś prawo to znaczy móc coś wykorzystać. Własność intelektualna ma jeszcze jeden dodatkowy przymiot. To prawo jest wyłączne. Wyłączność polega tutaj na tym, że jesteśmy w stanie zakazywać innym korzystania z prawa, do którego wyłączność posiadamy my. Dzięki czemu możemy powiedzieć kolokwialnie konkurencji, żeby z tego rynku się lekko zmyła, ponieważ my jesteśmy jedynym indywidualnym właścicielem danego. Niestety patent jest ograniczony czasowo. Maksymalny czas ochrony patentu to 20 lat. Nie wiem, w jakich dziedzinach poruszają się Państwo, bo są wyjątki od reguły, jak zawsze. Prawo do patentu może być dłuższe niż 20 lat. Dotyczy to jednakże tylko branży medycznej i leków dodatkowych prawochronnych. Jeżeli będzie taka konieczność, to jakby po zakończonej prezentacji możemy ewentualnie na kilka pytań w tym zakresie, mogę na kilka pytań w tym zakresie odpowiedzieć. Jak wspomniałem wcześniej, prawo do patentu chronione jest terytorialnie. Oznacza to, że dochodzić praw wobec potencjalnych naruszycieli możemy tylko na terenie, na których uzyskaliśmy to prawo, w danych krajach, w których uzyskaliśmy prawo. Dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie pewnej strategii, planu, które rynki powinniśmy sobie zabezpieczyć, żeby maksymalnie z tej ochrony skorzystać. Skorzystać oczywiście w sposób zarobkowy, w sposób pozwalający na komercjalizację.
Patent, niezbędne przesłanki do uzyskania ochrony patentowej. Swego czasu, jak wygłaszałem podobną prezentację, jeden kolega zwrócił mi uwagę, że mi się tutaj slajd rozjechał, ponieważ no, nierówno ustawiłem te trzy sformułowania. No niestety, podstawowymi przesłankami, żeby uzyskać ochronę patentową, jest posiadanie przez rozwiązanie nowości, poziomu wynalazczego oraz tak zwanej przemysłowej stosowalności. Przy czym nowość jest, że tak powiem, brak nowości kładzie nam rozwiązanie w całości, o ile o poziom wynalazczy jesteśmy się w stanie wykłócić czy wynegocjować, przedstawić swoje racje przed danym urzędem, tak przemysłowa stosowalność tak naprawdę większość rozwiązań spełniają z automatu. Zaczynając tak może od nowości patentowej. Wynalazek jest nowy pod warunkiem, że nie jest on znany wcześniej z jakiegokolwiek rozwiązania, że nie jest on częścią tak zwanego stanu techniki. Przy czym stanem techniki to jest dosłownie wszystko to, co zostało ujawnione przed tą chwilą, kiedy nasze rozwiązanie już po jego opracowaniu, po sporządzeniu pełnej dokumentacji trafiło na biurko w urzędzie. I tutaj ujawnienie, jak zaznaczyłem na czerwono, niestety stanowi główny problem przedsiębiorców, wszystkich zgłaszających wynalazców, ponieważ no, każdy, kto pracuje nad swoim rozwiązaniem, wie, że jeżeli wymyślimy coś sensacyjnego, tak naprawdę chcemy to jak najszybciej pokazać, urzeczywistnić. Niestety, jeżeli coś jest przedstawione gdziekolwiek do wiadomości powszechnej, w tej formie może zostać, że tak powiem, uznane to za brak nowości. Jakiekolwiek publikacje naukowe, wrzutki na strony internetowe, czy nawet zdjęcia pokazujące te fragmenty rozwiązania, które tak naprawdę chcemy później ochronić, na których będzie widać cechy szczególne rozwiązania, no niestety świadczą o tym, że Urząd Patentowy może, a nawet tak naprawdę wykorzysta przeciwko naszemu rozwiązaniu. Tutaj taka sytuacja może podwórkowa troszeczkę i dosyć prosta, ale bardzo obrazująca całą sytuację. Mianowicie wyobraźmy sobie scenkę, w której w dniu dzisiejszym opracowaliśmy dokumentację zgłoszeniową, idziemy, wysyłamy ją do urzędu. W dniu jutrzejszym, że tak powiem prowizorycznie, zaczęliśmy się już tym chwalić. Niestety po kilku miesiącach okazuje się, że UPRP, czyli Polski Urząd Patentowy, przesyła nam informację o tym, że w ramach poszukiwań znalazł naszą prezentację z 15 maja, czyli dnia jutrzejszego, na jej podstawie podważa nam naszą nowość. Okazuje się, że dokumentacja z uwagi na to, że była wysłana pocztowo, no dotarła w poniedziałek. Dzisiaj, że tak powiem, wysłaliśmy po południu, jeden dzień nie wystarczył, później był weekend. Zdarzyło się nam później. Czy w takim razie jest możliwość odmowy udzielenia ochrony na to rozwiązanie? Czy urząd w ogóle ma prawo do czegoś takiego? No i niestety tutaj przede wszystkim i na wstępie zawsze staram się ludzi, państwa, przeczulić na to, że wszystko to, co jest ujawnione przed datą wpływu, będzie wykorzystane przeciwko państwu. Dlatego też nie data wysyłki, nigdy tak naprawdę opracowanie dokumentacji, zawsze data wpływu do urzędu. W momencie wpływu do urzędu dokumentacji urząd zaklepuje nam datę, nadaje zgłoszeniu numer i powiadamia o tym zgłaszającego, przekazując zwrotnie tą informację. Dlatego do czasu, dopóki nie uzyskamy jakiegoś oficjalnego potwierdzenia z Urzędu Patentowego z nadanym numerem, tak naprawdę powinniśmy się wstrzymać z jakimikolwiek działaniami
publikacjami, czy, że tak powiem, mówieniem o głośnym prezentowaniem swojego rozwiązania. Jest to sytuacja o tyle ciekawa, że urząd naprawdę potrafi wykorzystać wszystko. Jednym z takich najgłośniejszych, najbardziej słynnych przeciwstawień jest jeden patent, który miał być zgłoszony w Holandii. Patent NL65-14306, mający na celu wydobycie statków przy pomocy elementów części o dużej wyporności. Urząd Patentowy odmówił rozwiązaniu odmówił udzielenia ochrony na dane rozwiązanie z uwagi na brak nowości poziomu wynalazczego w świetle stanu techniki, którym był komiks z kaczorem Donaldem, w którym to wydobywał on statek z dna morza przy pomocy piłeczek ping-pongowych. Tutaj już widzimy, że zwykła, najprostsza forma tak naprawdę przekazu, która co do cech szczególnych rozwiązania została ujawniona, już stanowi przeszkodę i tak naprawdę skutecznie blokuje nam rozwiązanie. Kolejną z przesłanek zdolności patentowej jest tak zwany poziom wynalazczy. Jest to tak naprawdę pole do popisu dla eksperta rozpatrującego zgłoszenie, ponieważ poziom wynalazczy to tak naprawdę oczywistość. Oczywistość to jest dla znawcy, dla którego dane rozwiązanie w sposób oczywisty wynika ze stanu techniki, czyli wynika ze wszystkiego tego, do czego on ma dostęp przed datą zgłoszenia wynalazku. Mówi się, że specjalista, który bez własnego wkładu twórczego, za pomocą takich zwykłych, rutynowych działań i przy pomocy własnej wiedzy jest w stanie dane rozwiązanie, że tak powiem, urzeczywistnić, no niestety sprawia to, że dane rozwiązanie nie ma tego błysku, tego czegoś, naszej iskierki twórczej, pozwalającej na jego opatentowanie. Cudownym przykładem jest tutaj zaznaczone na czerwono równanie 1 plus 1 ma być większe niż 2. Matematycznie niepoprawne, ale pokazuje pełną kwintesencję tego, co tak naprawdę powinniśmy osiągnąć, żeby opatentować rozwiązanie. Zawsze musimy mieć dodatkowy efekt, który wykracza poza oczekiwania osoby, która na co dzień zajmuje się danym rozwiązaniem. Przemysłowa stosowalność to ostatni z tych trzech podstawowych przesłanek do otrzymania patentu. Patent nadaje się do przemysłowego zastosowania, rozwiązanie nadaje się do przemysłowego stosowania wtedy, kiedy może przy pomocy, czy według dokumentacji ujętej w zgłoszeniu patentowym, za każdym razem jesteśmy w stanie otrzymać dokładnie ten sam efekt, rezultat. Czyli za każdym razem powstanie dokładnie ten sam wytwór. Jeżeli produkujemy coś według danego konkretnego sposobu, czy używamy jakiejś konkretnej technologii, za każdym razem powstanie nam konkretny wyrób, a nie efekt jakiś losowy, czy wytwór bezpostaciowy, który może być, który nie ma jakiejś tam trwałej formy postaci i za każdym razem wychodzi inny. Jeżeli nie ma pytań co do takich podstawowych przesłanek, w razie czego proszę się nie krępować, pisać pytania na czacie, jeżeli cokolwiek się Państwu nasuwa. Będę się starał, że tak powiem, odpowiadać na pytania bieżąco. Jeżeli nie, to ewentualnie na końcu w jakimś panelu dyskusyjnym po prostu poruszymy pewne kwestie.
Jeżeli nie byłoby tutaj jakichś konkretniejszych pytań co do zagadnień związanych z tymi podstawowymi przesłankami, chciałem przejść do wzoru użytkowego. Wzór użytkowy to tak zwany mały patent. Mały nie dlatego, że trwa krócej, chociaż tak jest, co prawda, ale dlatego przede wszystkim, że stanowi też koło ratunkowe dla patentu. Nie musi ono posiadać poziomu wynalazczego, czyli tego, nie musi mieć tej takiej iskierki innowacyjności. Wystarczy, że jest nowe i damy tak naprawdę radę to zbudować. Użyłem pojęcia koło ratunkowe, tak nie bez kozery, ponieważ zgłoszenie patentowe w przypadku negatywnej jego oceny zawsze ma możliwość konwersji, czyli przekształcenia się ze zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego. Nie ma to wtedy tak naprawdę pełnej ochrony patentowej wynikającej z tej naszej najszerszej formy ochrony, ale zawsze jesteśmy w stanie, że tak powiem, część rozwiązania odratować i zmonopolizować go przez określony czas. Należy jednak pamiętać, że wzór użytkowy nie na darmo czymś różni się od patentu. Do podstawowych różnic pomiędzy patentem a wzorem użytkowym, pomimo tego, że i patent i wzór użytkowy muszą być nowe w skali światowej, to co mówiliśmy, nie muszą posiadać tej iskierki, tego 1 plus 1 większego od 2. Muszą się nadawać do przemysłowego zastosowania, no nie z tą różnicą, że wzór użytkowy, ochrona na wzór użytkowy trwa krócej. Oba podlegają ochronie terytorialnej, ale co jest najważniejsze i na co należy zwrócić uwagę, to, że wzór musi dotyczyć danego rozwiązania, które posiada jakąś trwałą postać. Musi on być, że tak powiem, zdeterminowany, zmaterializowany przestrzennie. Dlatego o ile patent mogliśmy otrzymać na wszelkiego rodzaju wyroby, metody, sposoby, czy każdą technologię, opisywane nawet w sposób częściowy, to wzorem użytkowym możemy chronić tylko jedno konkretne rozwiązanie. Rodzą się tutaj kolejne przeszkody, a mianowicie takie, że patentem można by, w opisie patentowym możemy pozwolić sobie na naprawdę dosyć dużą dowolność, parametryzację i maksymalizację ochrony. W opisie patentowym możemy zawrzeć wiele przykładów rozwiązania. One muszą być połączone wspólną ideą, tak naprawdę, którą później będziemy zastrzegać. Natomiast wzór użytkowy to jest jedynie wyłącznie jedno rozwiązanie, jedno przedstawienie danego wytworu. Dlatego jeżeli nasze zgłoszenie patentowe miało kilka postaci, kilka możliwych przykładów wykonania, a w tym momencie będziemy chcieli je przekonwertować na zgłoszenie wzoru użytkowego, to tutaj proszę mieć na uwadze, że tak naprawdę z jednego patentu może nam powstać kilka różnych wzorów użytkowych, ponieważ każdy z nich trzeba będzie przedstawić osobno. Dziwną formą i różnicą, tak naprawdę bardzo nietypową, jest to, że o ile w patentach opłaty za ochronę wnosi się w stosunku rocznym, są to opłaty okresowe roczne, to wzór użytkowy jest jedną chyba jedyną formą ochrony, gdzie opłaty są cykliczne i wynoszą obowiązkowo naprzemiennie 3, 2, 3 i znowu 2 lata. Wynika to z przepisów ustawy, no niestety nie zostało to nigdy zmienione. No i tak trwa po dzień dzisiejszy. Teraz tak, wiemy mniej więcej czym jest patent, wiemy czym jest wzór użytkowy, ale mamy rozwiązania. Konkretne, nasze, własne. Musimy zastanowić się, jak tak naprawdę je chronić. Co chcemy chronić? Bo jeżeli chodzi o opłaty za patent, bo widzę, już pytanie pierwsze się pojawiło, będziemy mówić w trzeciej części prezentacji.
Opłaty będą dosyć szczegółowo przedstawione, tak naprawdę będę porównywać różnice w opłatach pomiędzy poszczególnymi procedurami. Także tutaj jeszcze do tego tematu wrócimy. Jeżeli chodzi o jak maksymalizować zakres ochrony patentowej, czyli przychodzimy zawsze z danym rozwiązaniem. Teraz możemy przedstawić to rozwiązanie i tak naprawdę wnioskować o jego ochronę. Tylko zwróć uwagę na to, już na etapie projektowania, jeżeli mamy coś, co naprawdę jest przełomowe, nasze własne i chcemy to chronić, proszę zawsze postawić sobie pytanie, czy przedstawienie tego w jednej formie nie, tak naprawdę nas nie ogranicza. Czy nie możemy zrobić czegoś, dokonać jakichś zmian, czy gdybym był konkurentem, nie, a chciałbym się upodobnić, jestem w stanie wykonać dokładnie to samo, co będzie miało to samo zastosowanie, przeznaczenie, ale będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Patent, jak mówiłem wcześniej, ma możliwość przedstawienia wielu wariantów wykonania, ma możliwość parametryzacji. I teraz dobre dobranie zakresów odpowiednich widełek, parametrów, no, cech, czy nawet konstrukcyjnych, nawet elementów, które mogą być stosowane wymiennie, wskazanie ich, pozwala na zmaksymalizowanie tego zakresu ochrony. Przy czym ta maksymalizacja zawsze musi być rozpatrywana jeszcze dodatkowo pod względem know-how. Czyli czy na pewno opłaca nam się ujawniać wszystko i co tak naprawdę możemy ukryć przed osobami zewnętrznymi. Jeżeli zgłosiliśmy patent, część patentu jest publiczna. Dodatkowo po 20 latach trwania patentu, albo jeżeli wcześniej, jeżeli, że tak powiem, patent najzwyczajniej w świecie nie zostanie opłacony i utraci ważność, wszystko, co było ujęte w patencie, trafia do tak zwanej domeny publicznej i każdy ma prawo korzystania z tego rozwiązania w tym zakresie, który był opisany w patencie. Niesie to za sobą niestety to ryzyko, że możemy dać komuś gotowca na to, jak nasze rozwiązanie zrobić. Idealnym przykładem tutaj jest Coca-Cola. Każdy wie, ile jest różnych coli na świecie, ale Coca-Cola jest tylko jedna. W tym momencie, gdyby Coca-Cola zgłosiła patent z konkretną recepturą, no to niestety po 20 latach, a już wiemy, że te 20 lat dawno minęły, każdy miałby do tego dostęp i mógłby to produkować. Dlatego tak ważne jest, żeby już przed dokonaniem zgłoszenia pomyśleć, starać się ukryć i jednocześnie być w stanie urzeczywistnić dane rozwiązania. Czy wszystko można chronić patentem? Powiem szczerze, że zawsze nawiązuje do takiej anegdotki jeszcze z czasów moich studiów, gdzie mieliśmy zajęcia właśnie z własności intelektualnej i pani doktora zapytała się, no czy wszystko jesteście państwo w stanie ochronić? Raczej tak, padła odpowiedź. I nagle do jednego z kolegów padło pytanie, a to co, młotek jest pan w stanie ochronić patentem? No i oczywiście poszła odpowiedź nie. Powiem tak, z biegiem lat i doświadczeniem w tej branży poprawną odpowiedzią na pytanie jest a jaki, tak naprawdę, bo tak jak mówiliśmy, to nie tylko rozwiązania, że tak powiem, epokowe, przełomowe, tak naprawdę usprawnienia do poszczególnych rozwiązań już dostępnych są możliwe tak naprawdę do uzyskania ochrony. Każde usprawnienie, czy nowy materiał do użycia w tym przysłowiowym młotku, czy jego inna konstrukcja, możliwość wykorzystania w innym, znalezienie innego zastosowania dla jego kształtu. Wszystkie takie rzeczy mogą podlegać ochronie. Dlatego tak naprawdę nie ma rozwiązań, których chronić do końca nie będziemy w stanie, przynajmniej w pewnym zakresie.
Dlatego jak to łatwiej powiedzieć, czego tak naprawdę chronić nie można. Patentów nie dziela się na kilka rzeczy tak naprawdę. Wszystko, co jest sprzeczne z porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami, na odmianę zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi. Są to no, przez ustawodawcę takie wykreślone z patentowania jednostki. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że są których nie uważa się za wynalazki. Ponieważ żeby ktoś uzyskał ochronę patentową, musi mieć ten przebłysk geniuszu. Tą iskierkę. Dlatego wszelkiego rodzaju odkrycia naukowe, teoriowe odkrycia, metody matematyczne, no niestety wyłączone są od opatentowania, ponieważ my odkrywamy coś, co istniało w przyrodzie, jesteśmy tylko w stanie, a nie odkrywa czegoś całkowicie nowego. Kolejną rzeczą są wytwory o charakterze jedynie estetycznym. I tutaj przykład z podwórka polegający na tym, że przychodzi wynalazca i się pyta, czy jest w stanie zastrzec nowy typ zawiasów do drzwi, który będzie ukryty, że tak będzie wyglądać dużo ładniej, estetyczniej, ale tak naprawdę jaką funkcję to spełnia. Należy pamiętać, że estetykę trzeba przedstawiać jako dodatkowy walor, a nie cechę danego produktu. To, że na przykład jesteśmy w stanie schować daną rzecz, czy ona będzie wyglądała estetycznie, jesteśmy zawsze w stanie powiedzieć, że zajmuje mniej miejsca, jest mniej nadać temu jakiekolwiek parametry techniczne. Sama estetyka, wszystko co jest, podlega tylko i wyłącznie cechom, zaletom estetycznym, no niestety musimy się tego wystrzegać. Ciekawym jest tutaj akurat punkt 5, wyszczególniony na czerwono, ponieważ bardzo często zdarza się, że przychodząc do nas klienci próbują zastrzec coś na kształt perpetuum mobile, czyli czegoś, co tak naprawdę nie do końca jesteśmy pewni, czy będzie w stanie działać. Tak samo nie są możliwe do zastrzeżenia rozwiązania, które nie przynoszą rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego. Mieliśmy kiedyś taki przypadek, że zgłosił się do nas klient z prośbą o pytanie, ponieważ dokonał zgłoszenia jednego środka chemicznego stosowanego do pewnego celu. Miał on skład określony, no, to była mieszanka poszczególnych substancji o konkretnym przeznaczeniu. Okazało się, że w ramach badań Urząd Patentowy znalazł rozwiązanie podobne, posiadające podobne składniki, też służące do identycznego celu. Klient mówił, że odpisał do urzędu na ten zarzut, przedstawiając badania, które wykonał i które pokazały, że naprawdę jego produkt jest no, kilkukrotnie bardziej wydajny i efektywny. Wydawałoby się, że jest to wystarczające. Niestety badania były przeprowadzone już na etapie zgłoszenia, a zatem nie było możliwości udowodnienia, że w dniu dokonywania zgłoszenia zgłaszający wiedział o tak dobrych efektach danego rozwiązania. Tutaj nie możemy nie spodziewać się albo z góry zakładać, że nasze rozwiązanie przyniesie taki efekt. Nie możemy zgadywać. Musimy, zwłaszcza w przypadku chemii, mieć potwierdzenie najlepiej badaniami tego, że jesteśmy to w stanie po pierwsze urzeczywistnić, po drugie musimy wykazać, że znamy ten efekt końcowy i na czym on polega. Zakres ochrony patentowej wynika przede wszystkim z zastrzeżeń patentowych.
Nie wiem, ilu z Państwa tak naprawdę miało do czynienia z opisami patentowymi, czy zna ewentualnie strukturę, ale generalną zasadą jest to, że opis patentowy opisem, ale chronione jest głównie to, co wynika z treści zastrzeżeń patentowych. To jest serce całego, tak naprawdę całej tej zabawy, którą, w której uczestniczymy z urzędem. Opisy patentowe, zastrzeżenia patentowe mają dwuczęściową formę. Składają się z tak zwanej części przed, która jest znana i w całości wynika ze stanu techniki. I są to części, które, mówiąc, stanowią cechy wspólne naszego rozwiązania i tego, co już do tej pory było znane. Następnie znajdują się słowa znamienne tym, że oraz część zamienna, czyli ta nasza chroniona. I tutaj tak naprawdę chronione rozwiązanie jest rozwiązaniem opisywanym, ujawnionym w zastrzeżeniach jako całość, czyli posiadającym wszystkie cechy, zarówno części przeznamiennej, jak i znamiennej. Jednakże chronione są tylko rzeczy z części znamiennej. Widzę, że się i powrócę do slajdu, jednak dokończę tutaj myśl. Chodzi o to, że to też może sytuację przytoczę taką z naszego podwórka. Jedna z firm posiada, ulepszyła dane i jedno z dostępnych rozwiązań na rynku, wzbogacając je o kilka dodatkowych cech. Przy czym jedna z tych cech mogła być w wariantach wykonania, mogła być wykonana w kilku różnych formach. I tylko tą cechę umieściła w części poznamiennej, czyli w tej chronionej. Natomiast wszystkie cechy pozostałe, pomimo tego, że zostały wymyślone przez zgłaszającego, zostały umieszczone w części przedzmiennej. Niestety okazało się, że rozwiązanie i wynalazek można jak najbardziej zbudować z pominięciem tego, co było w części chronionej. Oznacza to, że pomimo ujawnienia kilku takich dosyć ciekawych rozwiązań i upublicznienia tego w części przedznamiennej, każdy zgłaszający miał prawo do wykorzystania tego i nie stanowiło to naruszenia patentu. Dlatego tutaj też warto wiedzieć, co i gdzie powinno być chronione. Wracając do pytania na czacie, co oznacza niemożliwość opatentowania programów do maszyn cyfrowych? Generalną zasadą jest to, że wszelkiego typu właśnie programy do maszyn cyfrowych, programy komputerowe, wszelkiego rodzaju właśnie takie informatyczne sposoby zapisu sam w sobie nie podlegają ochronie patentowej. Tak samo, nie wiem, kody źródłowe, wszystko to jest, że tak powiem, chronione ewentualnie prawami autorskimi. Ochrona patentowa programów czy ogólnie programów może być wnioskowana poprzez, że tak powiem, sposób działania danego programu, efekt końcowy, który ona wywołuje. Są to tak zwane wynalazki implementowane komputerowo, które pozwalają nam na zastrzeżenie konkretnego rozwiązania, ale efektów danego procesu, czegoś uzyskanego w ramach konkretnych, następujących po sobie działań, czynności. Mogą być właśnie rzeczy wspomagane, realizowane za pośrednictwem programu komputerowego, ale nie sam program sam w sobie. Nie wiem, czy jest to wystarczająca odpowiedź na pytanie. W każdym razie możemy tutaj chronić
tak naprawdę skutek działanie, a nie program. O. Tak, omówiliśmy sobie mniej więcej, czym jest patent, czym jest wzór użytkowy. Czy jakieś jeszcze ewentualne pytania na tym etapie? To w takim razie przejdziemy tutaj do tej części takiej bardziej już strategicznej, a mianowicie procedury zgłoszeń patentowych. Procedury zgłoszeń dzielimy przede wszystkim na dwa typy. I są to procedury krajowe i procedury regionalne. Krajowa, jak sama nazwa wskazuje, to jest działanie przed danym urzędem w danym kraju, zaś regionalna przed danym regionem, czyli zespołem kilku krajów w ramach jakiegoś porozumienia, traktatu, konwencji. Do najbardziej znanej procedury regionalnej, przynajmniej znanej, takiej, z której najczęściej, że tak powiem, korzystamy, to jest patent europejski wywołujący ten sam skutek praktycznie we wszystkich krajach europejskich. I tak, procedury te pomimo nieznacznych różnic są praktycznie identyczne. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby być w stanie ustalić, z jakiej procedury, w jakim kraju i gdzie chcemy skorzystać. Powiem szczerze, mam nadzieję, że nie przesadziłem z caps lockiem, ale ten termin 12-miesięczny na rozszerzenie okresu na rozszerzenie ochrony patentowej jest największym, że tak powiem, problemem, z którym borykają się zgłaszający. Ponieważ w momencie dokonania zgłoszenia patentu do urzędu patentowego w jakimkolwiek kraju, od tego dnia biegnie nieprzekraczalny, nieodwołalny, niemożliwy do przedłużenia termin 12 miesięcy na rozszerzenie ochrony w dowolnym kraju świata bądź w dowolnej procedurze. Termin ten, że tak powiem, nie przeskoczymy go, musimy się w nim wyrobić, ale o tym jeszcze bardziej szczegółowo później. Jedyną taką klauzulą, haczykiem, który pozwalałby nam na przeskoczenie terminu, to jest tak naprawdę fakt, że patent na etapie zgłoszenia jest tajny. Składając patent do urzędu patentowego, do 18 miesięcy nikt poza zgłaszającym, poza państwem, nie ma możliwości wglądu do niego. Znają go tylko, jego treść znają tylko państwo plus raptem dwóch ekspertów urzędu patentowego, którzy przyjmują zlecenia. Dopiero po 18 miesiącach od daty złożenia patentu następuje tak zwana publikacja patentu i staje się częścią stanu techniki. Więc jeżeli kiedykolwiek zaistniałaby sytuacja, że na przykład przegapili państwo 12-miesięczny okres na rozszerzenie ochrony patentowej, i tutaj podkreślam, naprawdę bardzo ważne jest to, nie ujawnili państwo do tej pory, czyli przez cały ten rok, nigdzie nie złamali państwo tego warunku nowości, nie upublicznili danego rozwiązania, zawsze można spróbować jeszcze to rozwiązanie wycofać z urzędu patentowego, ponieważ ono nie będzie podane do wiadomości publicznej, nigdy nie zostanie opublikowane, i zgłosić jeszcze raz. Skutkuje to niestety przesunięciem daty, od której wnioskowaliśmy o ochronę, jednakże jeżeli zostały spełnione te przesłanki, jesteśmy tutaj w stanie jeszcze, że tak powiem, troszeczkę się podratować. Co ważne, pomiędzy datą zgłoszenia a datą publikacji, najczęściej tak w terminie do pół roku po dokonaniu zgłoszenia, Urząd Patentowy przedstawia naszemu rozwiązaniu tak zwane sprawozdanie, wstępny raport o zdolności patentowej rozwiązania. Jest to tak zwane badanie zdolności patentowej, w którym urząd
wstępnie ocenia, czy dane rozwiązanie spełnia wszystkie z tych przesłanek, które opowiadaliśmy, czy jest nowe, posiada poziom wynalazczy, ewentualnie czy nadaje się do przemysłowego zastosowania. Jeżeli kiedykolwiek okazałoby się, że któraś z tych przesłanek nie jest spełniona, na taki raport można odpowiedzieć. Przy czym, jeżeli jesteśmy w tym terminie przed 18 miesiącem, przed publikacją, gdzie patent jest tajny, możemy dokonać zmian, zarówno w opisie, jak i w zastrzeżeniach. Przy czym należy pamiętać, że zmiany nigdy nie mogą wykraczać poza zakres ochrony wynikający z pierwszego zastrzeżenia. Możemy ochronę zawężać, nie możemy jej nigdy poszerzać. Przy czym opublikowane tak naprawdę w 18 miesiącu zostanie nasze rozwiązanie już po zmianach, więc wraz z tymi zmianami, których dokonamy. Gdy następuje publikacja, już później dosyć szybko tak naprawdę dostajemy tak zwane badania właściwe. To jest następuje po 18 miesiącach od daty. Badania właściwe mogą, ale nie muszą mieć, że tak powiem, nic wspólnego z badaniem, z wstępnym raportem. Badania właściwe są znacznie prowadzone znacznie szerzej w stosunku do tych wstępnych badań patentowych. I o ile raport wstępny był pozytywny, to tak późniejsze badania pozytywne mogą nie być, ponieważ urząd bierze pod uwagę naprawdę bardzo dużą ilość krajów. Wszystkie badania patentowe są prowadzone naprawdę bardzo szeroko, a urzędy jako jedyne no, dysponują naprawdę potężnymi bazami patentowymi, w sumie no, niedostępnymi tak naprawdę do nawet użytku takiego komercyjnego. Przy czym, jeżeli wstępny raport był negatywny, to a nie została na niego udzielona jakakolwiek odpowiedź, bo ona nie była obowiązkowa, to należy się spodziewać, że te badania właściwe tak naprawdę powtórzą tam te zarzuty. I gdy pojawią się zarzuty w badaniu właściwym, na urząd udziela nam, nakazuje nam odpowiedź tak naprawdę i każe nam bronić swojego rozwiązania. Obrony albo nieskuteczna obrona no, skazuje nas na to, że na odmowę udzielenia patentu. I tak naprawdę kończy się całe postępowanie właśnie decyzją o przyznaniu albo odmowie udzielenia. Omówiliśmy mniej więcej, jak to wygląda krajowo. Kolejną rzeczą jest zgłoszenie regionalne, czyli przed EPO. Będziemy tutaj mówić, opowiadać o procedurze regionalnej na bazie patentu europejskiego. Co prawda, terminy i procedura jest dokładnie taka sama jak w zgłoszeniach krajowych, czyli wszystkie te terminy są zachowane. Różnicą jest tylko to, że opłaty roczne, które płaci się za utrzymanie w mocy patentu przed Europejskim Urzędem Patentowym są uiszczane jeszcze w trakcie trwania całej procedury. Czyli tak naprawdę co roku w EPO będziemy zmuszeni do tego, żeby już płacić, pomimo tego, że jeszcze ochrony nie mamy. Na etapie zgłoszenia, co jest największym zaletą Europejskiego Urzędu Patentowego, patent ważny jest we wszystkich krajach procedury, czyli we wszystkich krajach europejskich tak naprawdę w kilku krajach, które podpisały konwencję. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że nasze rozwiązanie będziemy chcieli komercjalizować, tak naprawdę w dwóch, trzech już krajach europejskich patent europejski jest już, zaczyna być już opłacalny. Koszty z tym związane są na tyle optymalne, że możemy sobie, że tak powiem, wstać spokojnie na to pozwolić, tym bardziej, że przez cały czas trwania procedury nie musimy, że tak powiem, korespondować ze wszystkimi urzędami, tylko tak naprawdę prowadzimy całe postępowanie przed jednym, jedynym urzędem. I to też jest bardzo ważne,
że w przypadku udzielenia decyzji, wydania decyzji o udzieleniu patentu wynalazek w terminie 3 miesięcy możemy wystąpić o tak zwaną walidację patentu w dowolnym z krajów właśnie wspólnotowych. Patentu to tak naprawdę uznanie wydanej decyzji w sprawie patentu. Samo złożenie wniosku o walidację zawsze skutkuje tym, że dany urząd danego kraju musi zaakceptować decyzję Urzędu Europejskiego i stwierdzić, że ochrona w tym kraju jest ważna. Troszeczkę więcej właśnie o tej walidacji, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, następuje ona nie później niż 3 miesiące od daty publikacji decyzji Urzędu Patentowego. Też jest to termin nieprzywracalny, więc dostajemy przy europejskim akurat nie dosyć ciekawie, bo najpierw dostajemy powiadomienie o zamiarze wydania decyzji, a dopiero tak po miesiącu czy po półtora przychodzi tak naprawdę nam data, więc europejski nas traktuje, powiem szczerze, z wielkim poszanowaniem i wcześniej wiemy, że będziemy mieli pozytywnie zakończoną sprawę, niż tak naprawdę ona się zakończy. W każdym razie pojawia się nam decyzja. W terminie 3 miesięcy musimy wybrać, o ile, że tak powiem, wcześniej żeśmy się nie zdecydowali, na konkretne kraje, w których będziemy utrzymywać ochronę. W pozostałych krajach, na których się nie zdecydujemy, no ta ochrona z automatu wygaśnie. W każdym z krajów, w których będziemy dokonywać walidacji, potrzebujemy złożyć pewne dokumenty i wnieść opłaty. Przy czym opłaty w całości wynikają z przepisów krajowych. W każdym kraju tak naprawdę są inne. Tutaj trzeba prześledzić, jest to dosyć zawiła kwestia, żeby być w stanie na bieżąco kontrolować wszystkie możliwe wydatki. Co do dokumentacji, tak naprawdę to jest wniosek o walidację patentu, czyli o uznanie, plus złożenie tłumaczenia danego patentu albo jego fragmentu na język urzędowy. O ile dany kraj tego wymaga, przykładowo Polska wymaga dokonania przetłumaczenia całości opisu patentowego wraz z zastrzeżeniami. Niemcy nie wymagają tłumaczenia w ogóle jakiejkolwiek części opisu, zaś na przykład Dania wymaga tylko i wyłącznie przetłumaczenia zastrzeżeń patentowych. Należy tutaj pamiętać, że od momentu wydania decyzji o udzieleniu patentu europejskiego kończy się nam procedura zgłoszeniowa w EPO, więc tam już nigdy nie będziemy płacić jakichkolwiek opłat. Po opłaceniu decyzji o udzieleniu patentu europejskiego nie wnosimy już jakichkolwiek opłat do Urzędu Europejskiego. Teraz cały ten nasz, wszystkie koszty zostają przeniesione do poszczególnych urzędów z każdego kraju, w których będziemy utrzymywać ochronę i są z tamtejszymi. Cenniki w każdym kraju są różne i wymagają wnoszenia opłat na rok przed kolejną datą, przed kolejnym okresem, upływem kolejnego okresu ochronnego, zawsze z góry. Kolejną taką ciekawostką jest to, że niektóre kraje, takie jak Niemcy, Francja, Luksemburg, przyznają, udzielają walidacji patentów z tak zwanego automatu. Czyli innymi słowy, po wydaniu decyzji urząd automatycznie akceptuje, waliduje dany patent i wymaga to od nas tak naprawdę tylko i wyłącznie wygooglowania konta urzędu w danym kraju i pamiętaniu o tym, żeby odpowiednią kwotę co rok tam przesłać. Niestety, niektóre kraje, w tym również i Polska, mają tak zwany obowiązek rzecznikowski, czyli jeżeli zgłaszający nie jest rezydentem danego kraju, nie posiada
narodowości czy siedziba firmy nie znajduje się w tym kraju, musi działać przez rzecznika odpowiedniego dla danego regionu. Inną alternatywą, chociaż alternatywa to może jest złe słowo, inną procedurą dokonywania zgłoszeń, tak zwana procedura międzynarodowa PCT. Jest ona prowadzona przed organem WIPO i chęć skorzystania z tej procedury musi zostać zadeklarowana tak, jak to miało miejsce w przypadku pozostałych, czy krajowych, czy regionalnych, do 12 miesiąca od daty pierwszego złożenia wniosku, pierwszego złożenia dokumentu patentowego. Procedura PCT ma stosunkowo wysokie koszty, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że WIPO nigdy nie udziela patentów i nie wydaje jakichkolwiek decyzji. Prowadzi ona jedynie badania wstępne, jednakże badania są właśnie rangi w tej wstępnej, czyli też nie do końca wymagają odpowiedzi, jednakże są robione dużo bardziej szczegółowo niż tak naprawdę przez urzędy krajowe. Ale co należy do głównej zalety wybrania tej procedury? Główną, największą zaletą wejścia w procedurę PCT jest fakt, że wybór krajów, w których chcemy utrzymywać ochronę patentową naszego rozwiązania, przenosimy z 12 miesiąca na 30 albo 31. Oznacza to, że płacąc, wnosząc opłaty za postępowanie w tym trybie, tak naprawdę jesteśmy w stanie przenieść naszą decyzję jeszcze o półtora roku. Przez kolejne półtora roku jesteśmy w stanie próbować zdecydować się, gdzie zamierzamy komercjalizować nasze rozwiązania. Przy czym tutaj niestety jest haczyk, że niektóre kraje, takie jak na przykład Francja czy Włochy, nie pozwalają, że tak powiem, wchodzić bezpośrednio później z PCT do fazy krajowe. Jest to związane z tym, że wejście w fazy krajowe we Francji czy we Włoszech może odbyć się tylko za pośrednictwem UDO europejskiego, czyli w PCT musimy wyznaczyć Urząd Europejski, wejść w procedurę regionalną i dopiero wtedy, że tak powiem, walidować dany patent we Francji czy w Włoszech. Procedura PCT co do zasady tak naprawdę nie wpływa praktycznie w żaden sposób na koszty postępowania przed urzędami krajowymi. Po jej zakończeniu i wybraniu krajów musimy i tak ponieść koszty za zgłoszenie danego wynalazku w danym kraju. Dany kraj prowadzi swoje własne badania, które mogą posiłkować się badaniami przeprowadzonymi przez WIPO. Niemniej jednak też przykład z podwórka. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że klient właśnie też był niezdecydowany, nie wiedział, w których krajach będzie komercjalizował rozwiązanie i skorzystał właśnie z procedury PCT. Przy czym jedyny kraj, którego był pewien tak naprawdę, to były Stany Zjednoczone, ale no ponieważ chciał zobaczyć, co się stanie, no nie wchodził jeszcze bezpośrednio w Stany w 12 miesiącu. W międzyczasie WIPO opracowało raport, w którym ujawniło trzy rozwiązania właśnie ze Stanów, częściowo zbieżne z danym rozwiązaniem. No i powiem szczerze, no była to pewna konsternacja, czy odpowiadać na to, czy nie odpowiadać, bo że tak powiem, można próbować bronić. Zdecydowaliśmy się zaryzykować i kontynuować postępowanie w Stanach właśnie po 30 miesiącu.
Przy czym, gdy tylko została przesłana informacja o tym, że kontynuujemy zgłoszenie, dosłownie kilka miesięcy później przyszła nam pozytywna decyzja z Urzędu Patentowego w Stanach. I to właśnie pokazuje to, że urzędy krajowe, badania te UIP-owskie tak naprawdę i tak rozpatrują później, biorą je po prostu najzwyczajniej w świecie pod uwagę, biorą je, przefiltrowują przez własne swoje przepisy krajowe i poddają pod interpretację swoich własnych przepisów. I tak, przechodząc do naszego ostatniego zagadnienia, tak patrzę, już godzinka nam mija, przechodzimy do kosztów. Generalnie główna zasada jest taka, że koszty dzielimy na praktycznie trzy typy. Koszty ponoszone w trakcie zgłoszenia, koszty po udzieleniu patentu i koszty w trakcie trwania procedury, bądź jako koszty będące stanowiące opłaty za poszczególne okresy ochronne. One różnią się w poszczególnych krajach. Ja tutaj w prezentacji przedstawiłem kilka takich podstawowych, mi się wydaje, wartości. Oczywiście wszystkie są aktualne na dzień dzisiejszy, więc gdy byście Państwo mieli wgląd do prezentacji za kilka miesięcy, nie ukrywam, że mogą być pewne różnice. I tak, jedną z takich ważniejszych rzeczy jest o to, żeby zapamiętać, że po udzieleniu patentu, na przykład w większości krajów, w tym Polsce, jeżeli dany kraj nie pobierał opłat w trakcie trwania procedury za zgłoszenie, to w momencie udzielenia patentu on zażąda sobie wyrównania wszystkich kosztów, które byłyby poniesione do tej pory. I tak przykładowo w Polsce, jeżeli dajmy na to w szóstym roku od daty zgłoszenia dostaniemy patent, to wraz z udzieleniem patentu będziemy musieli, gdzieś tu chyba miałem dostęp do wskaźnika, będziemy musieli ponieść z góry opłaty zarówno za pierwsze 3 lata ochrony, za 4., 5., 6. rok, a ponieważ udzielenie patentu odbyło się właśnie w 6. roku, to jeszcze z góry za 7. Wszystkie te opłaty należy zsumować i jako pierwszą opłatę po udzieleniu patentu uiścić od razu na konto Urzędu Patentowego. Dlatego są to troszeczkę takie koszty ukryte, które nagle w momencie udzielenia patentu nagle występują. Co prawda te koszty stosunkowo duże nie są i przyrost ich nie jest taki duży, no jednak jeżeli procedura trwa więcej niż 5-6 lat, no to nagle może się okazać, że i jednocześnie dostaniemy patent w kilku krajach, no może się okazać, że jednak nam się to skumuluje. Jeżeli chodzi o koszty dokonania zgłoszenia do EPO, tutaj wyróżniamy też dwa typy. Przede wszystkim dwie opłaty za dokonanie zgłoszenia. Jednocześnie właśnie za w opłacie za dokonanie zgłoszenia wraz z nią wnosimy opłatę 1350 euro za poszukiwania patentowe. To jest koszt tych wstępnych badań patentowych, o których mówiliśmy wcześniej. Po 18 miesiącach, czyli po dacie publikacji, musimy wnieść kolejne dwie opłaty, tutaj oznaczone jako 3 i 4, za wyznaczenie oraz za badania patentowe, czyli już za te właściwe. Jest to chyba jedyna procedura, gdzie wymaga, że tak powiem, takich opłat ich w trakcie. I te opłaty 3 i 4 mogą być jako jedyne wniesione wraz z opłatami za kolejny trzeci rok ochrony. Co do zasady, występują trzy terminy, kiedy możemy płacić za dane rozwiązanie.
jest to albo rok przed kolejnym okresem ochrony, pół roku, albo właśnie tak jak w przypadku zgłoszeń europejskich, tylko 3 miesiące. Nie możemy opłacić wcześniej roku ochrony, bo często zdarza się, że dzwoni klient, no ja mam tyle środków i dlaczego ja nie mogę sobie opłacić od razu za 20 lat z góry tego patentu i mieć, że tak powiem, święty spokój z opłatami. Niestety to tak nie działa. Ta blokada została zrobiona właśnie po to, żeby no ktoś sztucznie z góry nie zablokował, bo jeżeli, że tak powiem, firma no najzwyczajniej w świecie no się nie utrzyma, padnie, to że tak powiem, jeden podmiot blokować rynku przez tyle lat, dlatego no jest to taki bufor bezpieczeństwa i blokowanie cykliczne danych rozwiązań i te opłaty muszą być wnoszone co roku. Po udzieleniu patentu europejskiego wnosimy opłatę za udzielenie i tutaj się pojawia jeszcze tak zwana opłata za przekazanie, ponieważ opłata za przekazanie występuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdzie dokonujemy zgłoszeń jakichś regionalnych, czy właśnie EPO, czy WIPO, do urzędów międzynarodowych. Bo nie dokonujemy ich bezpośrednio do danych urzędów, tylko całą dokumentację wysyłamy do urzędu w Polsce, naszego urzędu pochodzenia. I on dopiero, że tak powiem, bierze tą korespondencję, przepakowuje i wysyła dalej. W związku z tym no, pojawiają się jeszcze właśnie takie drobne kwoty, znaczy drobne, no, 300 zł, a kogo drobne. Za przekazanie i przesłanie tej dokumentacji. Po zakończeniu fazy tej regionalnej, zwłaszcza przed Europejskim Urzędem Patentowym, no wchodzimy tutaj w te nasze walidacje. Czyli to jeszcze raz przypomnę, uznanie prawa do patentu przez dany urząd. I teraz każdy kraj ma własne cenniki patentowe. Jeżeli w danym kraju jest konieczność działania przez pełnomocnika krajowego, trzeba pokryć również i jego wynagrodzenie, które jest tak naprawdę chyba największą niewiadomą z tych wszystkich kwot, bo ile, że tak powiem, mamy dostęp do cenników poszczególnych krajów, to tak w zależności od tego, do jakiej kancelarii dotrzemy, to tak koszty pełnomocnika mogą być naprawdę różne. I tutaj należy pamiętać, o czym też często zgłaszający nie biorą tego pod uwagę ani w wycenach, to są koszty dokonania tłumaczeń. Jeżeli nasza dokumentacja jest kilkustronicowa, to one nie będą duże, ale zdarzają się opisy patentowe naprawdę po 50, 60, 100 stron, które tak naprawdę, jeżeli mają zostać przetłumaczone nagle na 10 różnych języków, no to te koszty zostaną tutaj wygenerowane. No i oczywiście opłaty ochronne. W tym momencie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, kończy nam się płacenie jednej opłaty do EPO, zaczyna nam się wnoszenie tylu opłat, ile krajów wybraliśmy. Koszty procedury międzynarodowej WIPO, no to są tak naprawdę koszty za przystąpienie do procedury, za zgłoszenie oraz za poszukiwania. Dosyć droga inwestycja, ale tak jak mówiłem wcześniej, daje nam to ten dodatkowy 1,5-roczny, 18-miesięczny termin na rozeznanie rynku i sprawdzenie, gdzie jesteśmy w stanie rozwiązanie no, skomercjalizować, gdzie chcemy je wypuścić na rynek. Też o czym wspominaliśmy wcześniej, koszty procedury międzynarodowej są jako tak kosztami takimi niezależnymi. Po tym 30 miesiącu, po 31 wchodzimy w procedurę krajową i tam wszystkie te koszty zaczynają się, że tak powiem, tak naprawdę od nowa. Jest naprawdę niewielka ilość krajów, która pozwala na zmniejszenie kosztów po wejściu z procedury PCT w fazę krajową.
No, niestety są to tylko opłaty za zgłoszenie, takie cenniki, no niestety nie, za badania, za przeprowadzenie badań nie ulegają zmianie. Trzeba je niestety później ponieść. I jeszcze tak na zakończenie, jeden z chyba z najbardziej popularnych tak naprawdę krajów, a który posiada najbardziej nietypową procedurę, zwłaszcza jeżeli chodzi o koszty, czyli Stany Zjednoczone. Ponieważ Stany Zjednoczone nie dość, że jako jedyne mają taki dziwny system wnoszenia opłat okresowych, ponieważ wszędzie na świecie jest co, są one wnoszone co roku, to w Stanach jest to za pierwsze 3,5 roku, 7,5 i 11,5 roku. I tu uwaga, nie od daty pierwszeństwa, tylko od daty udzielenia patentu na wynalazek. Jest to troszeczkę, że tak powiem, skomplikowane. Aczkolwiek ma to swoje plusy, ponieważ no, im później zostanie udzielony patent w Stanach, tym tak naprawdę to jest sytuacja, że wyjdzie nas to taniej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o własność intelektualną w Stanach, warto zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z dużym, małym czy mikroprzedsiębiorcą, opłaty za wszelkiego rodzaju ochronę własności intelektualnej różnią się znacząco. A mianowicie małe przedsiębiorstwa, czyli takie, które są albo organizacją non-profit, albo wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi nie zatrudniają więcej niż 500 pracowników, płacą zawsze tylko połowę stawki tej głównej, która jest, przysługuje, no, od której bazy wszystko to liczymy. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa płacą jedynie 25% ceny. Czyli tutaj już jesteśmy w stanie, że tak powiem, wyciągnąć konkretne korzyści w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Tylko proszę zwrócić uwagę na jeden fakt, też nietypowy, ale tutaj mówimy o Stanach. Jednym z ograniczeń mikroprzedsiębiorstwa jest to, że oprócz dochodu brutto mniejszego niż uzależnionego tam od dochodu gospodarstwa domowego, jest fakt, że dany zgłaszający, tudzież wynalazca danego rozwiązania w Stanach nie posiada na swoją rzecz więcej niż 4 zgłoszeń patentowych. Więc jeżeli mamy zgłoszenia w Stanach, zgłaszamy wynalazki w Stanach w sposób natchniony czy w ramach procedury międzynarodowej, musimy tutaj liczyć się z tym, że utracimy zniżki w Stanach. Albo jeżeli jeden z naszych, że tak powiem, wynalazców w ten sposób działa. Tak już całkowicie podsumowując, no to ja zalecam Państwu bardzo serdecznie, aby w celu no, maksymalnego zoptymalizowania kosztów wykorzystać pierwsze 12 miesięcy w sposób optymalny, czyli absolutnie poświęcić się zagadnieniu, czy dane rozwiązanie jest możliwe do utrzymania ochrony, w czym pozwalają nam te takie wstępne badania zdolności patentowej, znaleźć potencjalnych odbiorców. Jeżeli dokonamy tego w ciągu 12 miesięcy i wyznaczymy konkretne kraje, opracujemy konkretną strategię, w tym momencie unikniemy naprawdę zbędnych kosztów, później i procedur, i dodatkowych tak naprawdę no, problemów z tym związanych, i korespondencji, i no, tak naprawdę no, czasami nawet nieprzyjemności. Jeżeli chodzi, jeżeli zaś nie będzie możliwe szybkie ustalenie, gdzie chcemy, że tak powiem, dane rozwiązanie chronić, nie jest to, że tak powiem, jakaś część do samochodu, gdzie z automatu wiemy, że jeżeli coś jest typowo samochodowe, to najlepiej to chronić w Niemczech, Japonii, Francji, Włoszech i w Stanach, no to w tym momencie zalecam korzystanie z procedury PCT, dokupienie tego 1,5 roku dodatkowego, dodatkowe przebadanie i sprawdzenie, gdzie i czy jest sens, że tak powiem, dalej chronić. Jeżeli chodzi o tą wstęp, ja dziękuję w razie czego
Dziękuję za uwagę. No i jeżeli są jakieś pytania, to proszę jak najbardziej. Jestem do Państwa dyspozycji. Ja również bardzo dziękuję Panie Krzysztofie. Poczekajmy, bo na pewno sporo pytań się pojawi na czacie. Dajmy uczestnikom chwilkę na zastanowienie się jeszcze. Siedzę jeszcze tablicę z kontaktem do Pana. Bardzo ciekawe webinarium. Zobaczymy, co się pojawi na czacie. No niestety, no, tematyka, powiem tak. Wydaje się to wszystko skomplikowane, bo tak naprawdę tych zagadnień jest dosyć dużo, jednakże no, w praktyce są one dosyć schematyczne i gdy już, że tak powiem, zgłosimy swoje pierwsze rozwiązanie, to tak naprawdę mamy już później, możemy się tytułować ekspertami, jeżeli chodzi właśnie o dokonywanie, że tak powiem, zgłoszeń, ale no, trzeba to, że tak powiem, pierwszy raz przerobić. Tak, to. Tak, webinar będzie dostępny na Facebooku. Można będzie go oglądać w live, będzie zapisany na profilu Podkarpackiego Centrum Innowacji, a w przyszłości będziemy je udostępniać na naszym profilu na YouTubie. Cały czas się tam coś tworzy. Na czacie. Chyba pytania będą długie. Zaczynają się dobrze. Zostawiam jeszcze Pana z pytaniami. Od Pana Adama. Czy odrzucone przez UPRP zgłoszenie patentowe na sposób wytwarzania materiału można poddać konwersji na wzór użytkowy? Niestety nie. Tak jak było mówione, wzór użytkowy jest dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotów o utrwalonej stałej postaci. Zatem wszystkiego typu metody, sposoby wytwarzania, no niestety nie są chronione. Ale tutaj też, jeżeli mówimy o tym w tym zakresie, ja sugerowałbym, bo jest taka możliwość, że w danym zgłoszeniu patentowym możemy dokonać zgłoszenia więcej niż jednej kategorii wynalazku. Jeżeli zgłasza Pan kiedyś sposób wytwarzania materiału, to zawsze, to jest dosyć wąska ochrona, ale zawsze można zgłosić sposób wytwarzania materiału i materiał wytwarza, i bądź, co jest troszeczkę wąższą ochroną, i materiał wytworzony tym sposobem. W momencie, kiedy zgłosi Pan to w ten sposób, to w momencie pojawienia się takich zarzutów jest możliwość wtedy konwersji, ale tylko właśnie w odniesieniu do tego wytworzonego materiału. Czy posiadając zgłoszenie patentowe nie minął rok? Dziękuję. Nie minął rok, powinno się chronić umowami poufności. Nie, to jest tak. Ochrona patentowa, może o tym nie wspomniałem, chroni zawsze nam dane rozwiązanie od momentu dokonania zgłoszenia. Czyli jeżeli dokonaliśmy zgłoszenia patentowego w danym urzędzie, ta data gwarantuje nam już rozpoczęcie ochrony. Tylko tak, jej egzekwowanie jest możliwe dopiero po otrzymaniu patentu. A zatem, jeżeli w tym momencie dokonujemy zgłoszenia i chcemy komuś po prostu przekazać dane informacje, to albo informujemy go, że jeżeli on to wykorzysta tak naprawdę, no to w momencie, kiedy dostaniemy ochronę na patent, możemy dochodzić naszych praw od momentu poinformowania go o tym fakcie. Czyli na zasadzie możemy, jeżeli był świadomy tego, że my mamy zgłoszenie patentowe, to w momencie przyznania ochrony możemy dochodzić roszczeń wstecz od momentu powstania, że tak powiem, tej takiej poinformowania
danego podmiotu o tym fakcie. Przy czym no, musimy mieć tutaj dowód, że został on o tym poinformowany. Czy jest to wystarczające, czy... Dane są trzy znane technologie ABC. Każda z nich chroniona lub nie patentem. Czy kategoria D, wykorzystująca technologię ABC, która prowadzi do uzyskania nowego efektu, może być przedmiotem wniosku patentowego? Tak, może być. Kwestia jest tego typu, że to wynika z charakteru zastrzeżeń patentowych. Czyli możemy napisać zastrzeżenia patentowe, które wyglądają w sposób następujący, że technologia wytwarzania danej tam części, w której wykorzystujemy A, w której wykorzystujemy B, w której wykorzystujemy C, znamienna tym, że wykorzystuje albo dodatkowo wprowadza cechę D i opisujemy tą cechę D. Wtedy rozwiązanie jest chronione jako całość, czyli naruszenia dojdzie wtedy, kiedy potencjalny oponent, naruszyciel przedstawi rozwiązanie. Możemy ścigać wszystkich, którzy wprowadzą na rynek rozwiązanie posiadające ABCD, ale nie zablokujemy nikomu możliwości korzystania z rozwiązań ABC. Po prostu muszą być one wtedy kumulatywnie naruszenie musi być wtedy kumulatywne do wszystkich tych cech, tak jak opisano w zastrzeżeniu. Chyba, że jeszcze jest druga możliwość, bo tak wyjaśniłem to pod, bo wziąłem tak pod uwagę, że technologia D jest nową technologią łączoną. Bo może być jeszcze sytuacja, kiedy D nie jest cechą, tylko jest efektem na przykład trzech rzeczy, właśnie ABC. Jeżeli ABC służyły do konkretnego celu X, były wykorzystywane, a w efekcie ich połączenia otrzymujemy wynalazek, który służy do innego celu, jakiegoś Y, to w tym momencie jest to tak zwane nowe zastosowanie tych technologii do zupełnie innego celu. I wtedy takie rozwiązanie też jest możliwe do ochrony przy wykazaniu tego celu na datę zgłoszenia. Czyli jakiegoś opisania albo przedstawienia badania, czy tak naprawdę efektu technicznego już w opisie, że dostaliśmy ten nowy, nieoczekiwany, nieznany dotąd inny efekt. Jestem z powrotem, poczekamy jeszcze na ostatnie pytania. Na pewno bardzo ciekawy webinar. Ja z mojej strony zapraszam na kolejne webinary Podkarpackiego Centrum Innowacji, które co tydzień, na pewno do końca czerwca. Jeśli dostajecie o nich informacji, po webinarze będziecie mieli możliwość zapisać się na naszego newslettera, pojawi się tablica. Kolejne pytanie, panie Krzysztofie. Mhm. Od zgłoszenia możemy otrzymać patent. Powiem tak, obecnie coraz szybciej. Jeszcze naprawdę 5-10 lat temu średnia czas oczekiwania to było około 6 lat. Teraz naprawdę, jeżeli badania wstępne przejdą, że tak powiem, bezproblemowo, nie dostaniemy tam żadnych negatywnych opinii, to bardzo często zdarza się, że już po 24 miesiącach mamy tak naprawdę pozytywną decyzję. Ogólnie rekordem prędkości było, że tak powiem, otrzymanie pozytywnej decyzji, jak w 18 miesiącu nastąpiła publikacja. Dosłownie dwa dni po tym terminie ta publikacja była w biuletynie i tydzień potem dostaliśmy pozytywną decyzję o uzyskaniu patentu, więc różnie, naprawdę. Wszystko zależy od tego, co będzie zawarte w raporcie, jednakże zakładając, że urząd przeciwstawi jakieś rozwiązania, trzeba mówić tutaj realnie o trzech latach.
To jest, tak mi się wydaje, w tym momencie średnio. Dwa lata to jest, że tak powiem, w przypadku bezstresowego takiego przejścia przez procedurę. 3 lata to taki realny tak naprawdę czas na uzyskanie patentu. Czy można opatentować wzór obliczeniowy lub algorytm obliczeń? Nie, to będzie wzór obliczeniowy. Wzory matematyczne same z siebie są wyjęte spod ochrony patentowej. Algorytm obliczeniowy, jeżeli by to ująć jakoś sposób liczenia, powiem szczerze, musiałbym dokładniej się dowiedzieć, jak, na czym ten algorytm miałby polegać. Jednakże tak, sam sposób uzyskiwania, pozyskiwania informacji i metody obliczeniowe same w sobie nie są możliwe do ochrony. Gdyby ten algorytm, że tak powiem, korzystał z jakichś takich, nie wiem, też technicznych rzeczy, albo po prostu składał się z sekwencji działań, a nie samych obliczeń, mógłby zostać, że tak powiem, utechniczniony odpowiednio, to wtedy można... Można dać radę go zgłosić, ale to nie możemy tutaj postawić sytuacji w tym momencie tak zero-jedynkowo. Co do samego wzoru obliczeniowego, to nie. Algorytm obliczeniowy tylko jeżeli będzie, że tak powiem, to algorytm czynnościowy, a nie stricte oparty, że tak powiem, o działania liczby. Jaką mamy ochronę wobec tego między zgłoszeniem a zatwierdzeniem? Tak, w sumie dwa pytania bardzo podobne. A mianowicie tak, między zgłoszeniem a zatwierdzeniem. Chodzi o to, że załóżmy, dokonaliśmy zgłoszenia. Dane, no nasze rozwiązanie no jest już, tak powiem, wprowadziliśmy na rynek, nagle widzimy, że pojawił się nam naruszyciel. Załóżmy, no po 1,5 roku. Może lepiej będzie operować datami. W 2010 roku dokonaliśmy zgłoszenia patentowego. W 2012 roku zauważyliśmy, że pojawił się nam naruszyciel, który podrabia nasze rozwiązanie. Niestety nie otrzymaliśmy jeszcze okresu ochrony. I teraz mamy takie, nie otrzymaliśmy patentu. I teraz tak, są dwie możliwości. Albo nie reagujemy na to, otrzymujemy patent i wtedy próbujemy jegomościa ścigać, ale narażamy się wtedy na coś takiego jak fakt, że on może w międzyczasie wycofać produkcję. Możemy, że tak powiem, ścigać nie z datą wsteczną, bo tutaj musimy, że tak powiem, mieć prawo, żeby móc go ścigać. W tym momencie, jeżeli zauważamy, że dochodzi do naruszenia naszego potencjalnego prawa jeszcze, wtedy, bo to nie mamy jeszcze ochrony, wystosowujemy do niego list ostrzegawczy, w którym musimy poinformować go o tym, że jesteśmy w trakcie procedury dochodzenia uzyskiwania ochrony przed Urzędem Patentowym. W tym momencie, jeżeli on nie wycofa produkcji, a my uzyskamy ochronę, mamy prawo dochodzić roszczeń w stosunku od momentu poinformowania go o tym fakcie właśnie z datą wsteczną. Czyli jeżeli dostaniemy ochronę, to w tym momencie za ten cały okres, od kiedy on został poinformowany, za to mamy prawo dochodzić tutaj roszczeń. Jeżeli patentowanie trwa tak długo, to wyniki badań, czyli przedmiot patentu, są w pewnym sensie zamrożone. Co można w tym czasie zrobić z wynikiem?
Tutaj tak. Jeżeli wspominałem może także dokonujemy zgłoszenia patentowego, przychodzą następne wyniki badań. Wstępne wyniki badań tak naprawdę powinny służyć nam głównie do tego, żeby ocenić, czy dane rozwiązanie opłaca się nam, że tak powiem, komercjalizować, czy nie. Bo jeżeli okaże się, że urząd znalazł coś, co rzeczywiście, bo bądźmy szczerzy, no kurczę, nawet najznakomitszy wynalazca na zakładzie nie jest w stanie stwierdzić, czy ktoś w Chinach na podobne rozwiązanie nie wpadł. No o ile, że tak powiem, nie, z nimi nie współpracuje, no to jak to mówią, zawsze znajdzie się chińskie dziecko, które potrafi robić coś lepiej od nas. Niestety taka jest prawda i czasami możemy odkryć coś, co już, że tak powiem, zostało odkryte. Jeżeli w badaniach wykażą, że dane rozwiązanie rzeczywiście istniało, no to mamy prawo albo ograniczyć jego zakres ochrony w taki sposób, że na zasadzie zastrzegamy proces produkcji i dany wytwór, nie wiem, jest robiony w pewnych parametrach, na zasadzie, nie wiem, coś jest wypiekane w temperaturze, nie wiem, 100 do 200 stopni, może troszeczkę nietrafny przykład, ale w każdym razie mamy dany parametr. Okazuje się, że ktoś robił podobne wyroby, ale w temperaturze od 180 do 240. Zawsze możemy ograniczyć ten zakres i wyrzucić z niego tą, że tak powiem, ten fragment wspólny, w którym dane zakresy zachodzą na siebie. Tak samo jest z cechami konstrukcyjnymi. Proszę zwrócić uwagę na to, że rzadko kiedy znajdziemy rozwiązanie, które jest identyczne, czyli kropka w kropkę posiada wszystkie te same cechy, co wcześniejsze. Tutaj bardziej mowa o braku poziomu wynalazczego. Czyli na zasadzie, jeżeli nasze rozwiązanie, tak jak wcześniej było mówione, posiada cechy A, B, C, D, a urząd znajdzie nam, że B i C było znane skądś, a myśmy się tego nie spodziewali, to zawsze możemy to wyrzucić do części zmiennej i chronić rozwiązanie jako całość, ale, że tak powiem, blokować ludziom korzystanie z tych cech A i D. Tutaj te badania wstępne i wyniki badań tak naprawdę służą po to, żebyśmy dowiedzieli się, czy i opłaca nam się kontynuować to zgłoszenie oraz co ewentualnie możemy zrobić, żeby mimo wszystko tą ochronę dostać. Bo same negatywne wyniki bez ich dokładnej analizy nie stanowią nam tutaj tak naprawdę takiego kategorycznego nie, czy będziemy w stanie to później stworzyć i wprowadzić na rynek. Myślę, panie Krzysztofie, że to wszystkie pytania. Jeszcze pani Małgorzata pisze. Tak. Chyba na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za wzięcie udziału uczestnikom na live na Facebooku i tu na GetResponse. Szczególnie panu Krzysztofowi za poprowadzenie bardzo ciekawego webinarium. Dziękuję bardzo również. Jak mówiłem, będzie na pewno webinar dostępny na razie na Facebooku do tworzenia sobie live'a, a w przyszłości będziemy udostępniać je na YouTubie, na naszym kanale Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jeszcze sypią się podziękowania, także myślę, że wszyscy uczestnicy zadowoleni są, Krzysztofie. O, bardzo mi było. Frekwencyjnie powiem pan rekord. W takim razie. Jeżeli cokolwiek wiedzy zostanie wykorzystane, to będzie mi niezmiernie kurczakiem miło, bo powiem szczerze, że bądźmy szczerzy i nie bądźmy, że tak powiem, za Chinami, które zgłaszają praktycznie dużo więcej. Panu Kasprowi mówiłem taką anegdotkę, że obchodziliśmy stulecie Urzędu Patentowego istnienia. I tak naprawdę przez te 100 lat dokonaliśmy zgłoszenia samych znaków towarowych w Polsce, gdzie Polska przecież jest dużym krajem, 500 000. Czyli innymi słowy dokonali przez 100 lat
Polska zgłosiła tyle znaków towarowych, co Chiny w ciągu 9 miesięcy. Patentujmy tak naprawdę i chronimy to nasze rozwiązania. Świetnie, dziękuję jeszcze raz wszystkim, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych webinariach Podkarpackiego Centrum Innowacji.